Była. Była. Ta sala przede wszystkim charakterystyczna jest ze względu na ten wystrój tutaj malarski. To zawdzięcza Srebrzyńskiemu. Srebrzyński był, nie będę całej biografii tu opowiadał, był przez pewien czas nauczycielem rysunku tutaj w Ostrowskim Gimnazjum w latach 20. Wspomina go bardzo ciekawie nieżyjący już dzisiaj też profesor Serwański z Instytutu Zachodniego Poznania, w swoich wspomnieniach tam też dużo pisze. Proszę Państwa, to tak troszkę przypomina, w jakim sensie malowiła te twarze. Nie wiem, czy się Państwo zwrócili uwagę. Te różne takie kwiatki, rysy, florysy i tak dalej. To jest tak trochę pod wpływem młodej Polski. No właśnie. To jest takie trochę młodopolskie, ale naturalnie jest późniejsze, prawda? Bo to już była właściwie po młodej Polsce, ale Srebrzyński jako wychowany tej epoki to malował. Na 150-lecie szkoły zostało to wszystko pięknie odnowione. To o ile wiem, robił chyba Wiącek, ten malarz, który kościoły w regionie odmalowuje. I proszę Państwa, są medaliony słynnych Polaków, różnych pisarzy, historyków, królów, zobaczmy. I spróbujemy policzyć, ile ich jest. Cztery, osiem, dziesięć. Dwanaście. Ile? Dwanaście. Proszę Państwa, tak. Jednego... Jeden trzeba było domalować, bo na tej ścianie było okno. Okno. Jak ja chodziłem, bo ja tu mam to napisałem w tej sali w 50 roku. Jak ja chodziłem tutaj po wojnie, to by jeszcze było okno. A to w kogo się nie widzę, nie? Tak, 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 że trzeba było domalować. I tam, gdzie pan siedzi, przy drzwiach, tam są olbrzymi piec. Tak cieszy, że się podłoga uginała, a tu nie było na tego centralnego. Także tak. Srebrzyńskiemu przy wykonywaniu tych medaliów pomagał właściwie to był lekarz z zawodu Szmaj, który część podeszcze medaliową ma. Tu Państwo macie wizerunek. Cały raz musi być w naszym zwajcie śniadania tu. O! Dlatego, że uczniowie zbierali się w niedzielę i była msza. Cisza. I tak samo było zresztą w liceum żeńskim. I to jest on jest bardzo cenny, on był zakryty przez pewien czas, a całe ściany były zamalowane. Także nie było tej pięknej auli. Potem odsłonięto te medaliony, ale tych, no jak to dzieci by powiedziały, szlaczków, tych szlaczków nie było. To znaczy one były pod falą. To trzeba było wszystko wydobyć. To jest odrestaurowane olbrzymim nakładem sił, fachowców. To trzeba każdy szczególnie ten wielki zrobić. No i sam sufit. No, żyrandol to jest już rzecz nowsza. Zresztą pamiętajmy, że w Ostrowie najpierw było oświetlenie gazowe. Prawda? To wyglądało troszeczkę inaczej. Tu mamy teraz
rzut okna na schody są piękne witraże. To są zabytkowe witraże, symbolizujące różne dziedziny sztuki nauki. One są zmodernizowane. Ja pamiętam jeszcze w latach 40., jak był wielki wiatr, a to jest elewacja na zachód, tak? To woźny z pomagierami takie deski wstawiali, bo wiatr wpychał te witraże do wnętrza, bo to są żeberka, proszę Państwa, ołowiane. Ołów jest bardzo miękki, prawda? Więc one się wyginały. I dlatego zawsze zastawiano to deskami. Jak wielkie wiatry były, jak się wiatry skończyły, to brano z powrotem. To... No, w tej chwili one są tak wzmocnione, że odpukać chyba się im nic nie stanie. Ja tu nie będę mówił o wychowankach gimnazjum i innych. Ona ma w tej chwili patronów Wojciecha Lipskiego i księdza Jana Kąpałę. To są ci, którzy dla samego powstania liceum wnieśli olbrzymi wkład. Lipski ziemianin z Lewkowa. Tam możemy widzieć grobowiec, jest tablica na nim. Przypominająca, jak będziemy wychodzić, to jeszcze rzucimy okiem na lewo od wejścia, tam też będziemy widzieli. Ksiądz Kąpała to był proboszcz, który rzucił hasło nawołujące miejscową ludność okoliczną, nie tylko z Ostrowa, do ofiarności, żeby się zrzucili, bo część gimnazjum się nazywa Królewskie, ale część środków to jest od mieszkańców. Bardzo duży wkład, wiadomo, to jest wyszczególnione, miały poszczególne folwarki. Wiemy, ile kto dał drewna, bo mieli swoje tartaki. Wiemy, ile kto dał cegły i dachówki i tak dalej, bo mieli swoje cegielnie. I to była duża ofiarność społeczeństwa. Naturalnie państwowe pieniądze też tam wyduszono, tyle, ile było można. Chodziło o to, żeby powstała... szkoła, w której funkcjonowałby język polski. Jak w 1845 roku otwierano, to tutaj język polski miał pełnię praw. A stopniowo potem ograniczono. Potem był tylko tam przedmiotem nauczania. Pozbywano się po 1871 roku, jak był kulturka, pozbywano się nauczycieli Polaków. I w końcu został tylko jeden Polak. Ksiądz Głębocki, dopóki nie zmarł bodaj w 1906 roku. Był jedyny jeszcze Polak, który tutaj uczył. A reszta, to znaczy ich nie wyrzucono na bezrobocie, tylko przeniesiono na przykład na posady w Bogiemie. Bo i wszyscy język niemiecki musieli znać naturalnie. I ponieważ byli państwowymi pracownikami, urzędnikami, ich nie można było wyrzucić. Służba na przeniesienie nie ma nic do powiedzenia. Spakować mają. Tak to wyglądało w praktyce. Wśród tych wychowanków tutaj różni sławni ludzie się znajdują. Jest taki zwyczaj, bo szkoła obchodzi, właściwie to powinno być 17 kwietnia, ale to nie zawsze tak można utrafić, swoje święto, bo 17 kwietnia było otwarcie gimnazjum w 1945 roku. Zresztą rok szkolny, czy Państwo znacie, rok szkolny to trwało od Wielkanocy do Wielkanocy, a nie tak jak potem, tam od września do września. I na tych, z okazji tego święta szkoły, bo tu działające
stowarzyszenie absolwentów, wychowanków tej szkoły funduje obraz, podobiznę któregoś tam, co się wybiera zawsze z tych sławnych ludzi, którzy stąd wyszli jako absolwenci, albo którzy byli nauczycielami. I ja proponuję, żebyśmy teraz troszeczkę sobie poszli piętro do góry i potem piętro jeszcze, jak będziemy schodzić po obu stronach. I tutaj też, tu są różne portrety, one są podpisane. I proszę zobaczyć, jacy tu ciekawi ludzie są u Pana.